Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola Twoja stanie, ale zbaw mnie od nienawiści. Teraz diabeł podkusił mnie, żeby wejść do gabinetu dyrektora. No, chodziło o to, czy z pedagogicznego punktu widzenia nasza szkoła powinna iść do teatru na dybuka, czy jednak raczej na zemstę. I co dyrektor zadecydował? Dyrektor akurat rozkładał na biurku marzeny pośpiech z 7B. No po prostu miałem pecha. I zaraz potem awansowałem na dyrektora tego zakładu poprawczego. Nawet nie tak daleko od ludzi. Żona dostała histerii. Ale co było robić? I od tego czasu nienawidzę teatru. Więziennych krat już czas zostaje znów. Co dziś spotka mnie, nie wiem już sama. Kraj z ręki. Tak. Mogę się pana o coś spytać? Oczywiście. Ja pana też. Przepraszam, ale jak już wcześniej mówiłem, interesuję się sztuką. Co to znaczy z ręki? Bez statywu. Aha, no ale przecież jakiś statyw. Najpierw ja. Jestem panu niezmiernie wdzięczny za pomoc, ale może mi pan powiedzieć, po co mi pan to wszystko mówi? O dyrektorze. Tak. No bo pan tak patrzy. Ale jak? No tak specyficznie. Jakby wie pan, chciał się pan spytać, a nie wiedział jak. Ja człowieka widzę na wy. To dobrze. Niech mi pan powie, czy one aby na pewno się wszystkie zgodzą. A jak? No, w razie czego zastosuję jakieś sankcje albo coś innego. Co na przykład? Postraszymy je. Jak? Lekupno. No na przykład powiemy, że zabieramy telewizor ze świetlicy. Ze świetlicy? Tak, ze świetlicy. Telewizor. Telewizor. A świetlica jest gdzie? Tutaj. A telewizor jest gdzie? Tu. Go nie ma. No właśnie. To damy i zabierzemy. Ale to oczywiście wszystko czysto teoretycznie. Słuchaj. Ja chcę ci pomóc. Nie boi się pan, że ktoś wejdzie? Co ty mówisz? Tak samo mówił mi jeden koleś mojej mamy. No i co? Nic. Tylko trochę bolało. Miałeś wtedy lat? 10. Naprawdę? Niech pan się ze mnie nie naśmiewa. Wiem, że zaczęłam późno. A pan? Ile miał lat, jak zaczął posuwać? To nieważne. Nie chcesz grać? Chcę. No nie chcesz mi nic o sobie powiedzieć. No, wie pan, kiedy to nieciekawe. Ostatecznie mogłabym coś o Hitlerze, Stalinie albo zastępcy dyrektora, że mi dopomógł. Przypominasz mi kogoś? Kogo? Mnie. 15 lat temu. Jesteś bardzo bystra. Trafiłam do poprawczaka. No tak, z tym przesadziłaś. Dlatego leżę, sama nie wierzę, czy to jest prawda, co śniło mi się dziś, że we śnie wiszę, ale coś słyszę przez moją ciszę. Lepiej na gładko. Na gładko. A oczy lśnią mu jak żywe pochodnie. Idzie przez tłum i wszyscy się rozstępują. Gały wychodzą im na wierzch. Ma na sobie
biały garnitur, czerwoną muszkę i czarną koszulę. Bez prasowania. Bez prasowania. Buty. To mu się świecą, jak psu jaja na Wielkanoc. A nagle jakby w ziemię wrósł. Wszystkie dziwki śliją się do niego. Wszystkie. A on nawet na żadnym nie splunie. Nie. I podchodzi do niej. I przemawia łagodnym głosem. W obcym języku, ale ona już czuje, że to miłość. Trzymam ze sobą. Dlatego mam tu życie. Znaczy niby to! Ale mam! A ty już nie. Odpadłaś. Załatwią cię. Albo i nie. Już cię załatwili, jak tak do mnie rozmawiasz. Jak się mnie prosisz, to już cię nie ma. Powiedz dziewczynom, co i jak. No, przecież jakby zastępca się kapnął, że im nie wyszła ta przewalanka ze mną, to by pękli. Ja do ciebie mówię ostatnie słowo. Następnie idę. Jakie jest ostatnie słowo? Ty podpadłaś, bo chciałaś. Oni mają interes, żeby zrobić ten zastrany film. Następnie ja mam interes, żeby wyjść na wolność. Albo im pójdę na rękę, albo oni mnie pójdą. A jak nie pójdą? Oni nie mają interesu, żeby nie jeść. Oni go mają naprzeciw tobie. Wiesz, nawet jest mi przykro, że popadła akurat na ciebie. Jesteś charakterna. Ładnie nabijasz. Cóż, ale lotów nie masz. Ty będziesz im włazić. Absolutnie po palcu. Ty wiesz, co ty dla mnie jesteś? Nie rozmawiam do kabla. Co? Co? Chce się mi cyrk? Wesoło wam? Starczy panu? Trzeba coś więcej? Jak mało, to proszę bardzo. Pełne światło, będziemy tu kręcić. Oh.